Proszę Państwa, dziękuję. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad, podjęcie uchwał. Druk nr 196 w sprawie ustalenia prawa trwałego zarządu na rzecz zespołu szkolnego szkolno-przedszkolnego nr 5 w Krakowie. Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 z siedzibą w Krakowie osiedla Oświecenia 30 na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114/221 obręb 5 jednostek edycyjna Nowatika stanowiącej własność gminy miejskiej Krakow z równoczesnym wygłoszeniem prawa trwałego zarządu ustanowionym na mocy decyzji prezydenta miasta. Uzasadnienie. Z wnioskiem o ustanowienie prawa trwałego zarządu o przedmiotowej nieruchomości położonej osiedla Oświecenia wystąpił powołany uchwałą nr L łamane przez 648 łamane przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27.06.2020 zespół szkolno-przedszkolny nr 5 w Krakowie z przeznaczeniem na działalność statutową. Pozwolę sobie zapytać, czy komisja merytoryczna opiniowała. Komisja Sportu i Rekreacji. Komisja Rewizyjna. Komisja Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja Kultury. Opiniowała jednogłośnie za. Bezpieczeństwo. Nie opiniowała. Infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja Edukacji. Jednogłośnie. I mamy jeszcze Komisję Polityki Społecznej. Nie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 196 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Krakowie. Kto jest za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymał się? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że na dzień co podjęła uchwałę nr 24 łamane przez 196 łamane przez 2012 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na zespołu szkolnego przedszkolnego nr 5.